Just hold my beer and watch. Zobaczcie, jaki klimacik zostałem dzisiaj. Zobaczymy, ile się uda podejść. Ale one się szybko płoszą. I proszę Państwa. Słoneczko. Ja jeszcze nie ogolony. Ale powiem wam, że no idzie wiosna. Jest 16 marca, jest godzina 20 po 8 i jest po prostu pięknie. A dziś ma dojść do 15 czy do 16 stopni. I powiem wam, że wczorajszy trening, tutaj wam go wrzucę gdzieś, no to nie było może jakiejś rewelacyjnej pogody, ale wyszedł tak genialnie, tak pięknie, że jeszcze tak dobrze nie biegałem w tym roku. Tętno 147 bpmów przy 10 km, gdzie były dwa podbiegi. To jest w ogóle, to są jakieś jaja, nie? Jak można zrobić tempo 447, 449 na 10 km przy tętnie 147? Piątki czy dziesiątki, które się zbliżają w kwietniu, to będą rozbijane, rozmiażdżane, także bójcie się. Ci, którzy mają się bać, ci, którzy wiedzą, to bójcie się. No i teraz jeszcze w kwestii longruna. Miałem go robić jutro, bo jutro wyjeżdżam w Alpy, tak naprawdę w zasadzie w sobotę o 2 rano, więc cały piątek to jest ostatni dzień, którym mogę zrobić jakiś dłuższy trening, ale tak naprawdę już od godziny 20 nie będę miał czasu na nic, więc muszę to zrobić jakoś wcześniej. A powiem wam, że patrząc na dzisiejszą pogodę, jeszcze raz wam pokażę to słoneczko, to ja chyba zwyczajnie sobie ten longrun przesunę na dzisiaj. Wczoraj mi się tak świetnie biegało, nie mam kompletnie zakwasów, jest naprawdę dobrze, nogi czuję leciutkie. Jeżeli nie będzie wiatru i będzie takie słońce, to dzisiaj pyknę 20 km, jutro to zregeneruję, w sobotę to zregeneruję i w niedzielę znowu coś pobiegam. I chyba to będzie najlepszy plan. Po takim mocarzu, to ja dzisiaj będę fruwał na tych 20 km. I zrobię sobie to, co wam mówiłem, czyli 10 km luzem, a potem prawdopodobnie 10 km do tętna 175 i zobaczymy, ile wyjdzie. Zjem żele w trakcie, przetestuję sobie. Nie jestem przemęczony, więc to nie będzie nic podobnego do treningu, który mi się nie udał. Pamiętacie zresztą? Musiałem stanąć. Dramat po prostu. 17 km spędziłem pod wiatr i po prostu dramat. Nie mogę biec w ogóle. Tam było 70 km w tygodniu, miałem 52 km w nogach, a teraz mam 20 km w nogach. Chcę sobie zrobić bardzo podobny trening. Musiałem przerwać na sekundę mój bieg. Dzisiaj 20 km i od jutra łapiemy luz. No dzień dobry. Tu będę stacjonował przez najbliższe 2 dni. Na moim obozie wysokogórskim. Zobaczcie na widoczek. Nie najgorzej. Pokój jak pokój. Belek. Prysznic. I jakaś tam szafa. Na graty. Słuchajcie, w moim pokoju jest stosunkowo ciemno, więc tutaj powiem wam odnośnie podróży. No była przejebana. Bałem się tego strasznie. 2 godziny 40 minut to był czas spania. 15 godzin jazdy w autokarze. Masakra. Od 2 do godziny 17, żeby tutaj dojechać. I czeka mnie jeszcze taki powrót z wtorku na środę. Ale powiem wam, że no tutaj jesteśmy na wysokości 700 metrów nad poziomem morza. Trochę wyżej niż w Lublinie, bo tam jest koło 200. Mam tutaj jakieś jeziorko, zaraz na Garminie posprawdzam sobie trasy, a następnie zjem jakiś mocny, porządny obiad, bo w autokarze to był Monster, jakieś batony energetyczne, dwie kanapki i to było tyle przez 15 godzin, także może to wpłynie pozytywnie, a może negatywnie na moją wagę. W każdym razie dzisiaj na pewno będę musiał zjeść porządnie, najeść się bardzo, bardzo do pełna, no i pójść spać, żeby przynajmniej te 8-9 godzin przespać.
a jutro od rana cisnę na stok, a wieczorkiem będzie bieganie, no i na to bieganie na pewno zabiorę GoPro i coś ponagrywam, także do zobaczyska później. Ciśniemy. I to... To ja rozumiem. 7 rano, 7.30 jest śniadanie, 8.17 jest skibus. Trzeba się teraz tutaj popakować, przygotować i ciśniemy na stok. Snowboard. Buty. Bluza. Rękawiczki, bo swoich oczywiście zapomniałem, dzięki Mikołaj. Do tego buf, jakby było zimno, nie sądzę. Słuchawki, dodatkowa bateria do GoPro, orzechy i morele, jakiś baton, dokumenty plus karta, kask z goglami, stick do GoPro, ale GoPro i tak będzie lądowało tutaj. No i ja oczywiście już w ciuchach bardziej do biegania i spodnie i skarpety snowboardowe. Lecę na śniadanie. No i gotowi, ciśniemy. Wygląda to całkiem przyjemnie, ale jakość śniegu, powiem szczerze, że jest dramat tutaj na dole. Jesteśmy na wysokości 600 metrów, no i to wygląda jak w Polsce na po sezonie. Niestety. Mam nadzieję, że jak gondolkami wyjedziemy w górę, to będzie fajnie. No, nie, no tak, to ja mogę patrzeć. Dang, dobre to jest. Wystarczyło wyjechać 1000 wyżej. No, dobra. Dobra, bo już miałem pełne gacie, że będzie ch**owo. Wygląda to całkiem zacnie, bym powiedział. Ho, ho, ho. Just like that. Crazy shit, crazy shit. Zobaczcie. Właśnie zaplaudowałem. 40 km na snowboardzie. Nogi mnie tak palą, tak mnie palą uda, że po prostu są zupełnie inne mięśnie niż przy bieganiu. Ale powiem wam coś jeszcze. Jest 17 stopni, ja jestem już ubrany. Założyłem sobie krótkie spodenki, zakładam buty i lecę jeszcze na 5 km. Także do zobaczenia na trasie. Tamto jeziorko będziemy obiegać. Dziękuję, dziękuję. Fan klub z firmy. Na tętno zbytnio nie patrzę, chociaż staram się trzymać je niskie, ale po 40 km na snowboardzie, po prawie nic nie zjedzeniu na stoku, po wypiciu jednego browara, plus na tej piątce dookoła jeziorka jest podobno 70 metrów up. Także kompletnie czas mam w dupie, chcę tylko rozbujać nogi, no bo nie wiem, czy sam snowboard da mi odpowiednie przygotowanie z tej połówki, a wydaje mi się, że z tym akurat może być różnie. Musiałem trochę zwolnić, bo chyba trochę więcej jest tutaj niż 60 up, albo po prostu źle biegnę. Tutaj to już nachylenie robi robotę. Zobaczcie, jak szybko znalazłem się, jak wysoko nad tym jeziorkiem.
Nawet nie jest tak źle z tym tętnem. Na podbiegu poskoczyło mi tam do 166, no to zacząłem zwalniać. Ale na zbiegu naprawdę jest całkiem spoko. Morgan, można na spacery chodzić? Można. Damn. No dobra, tu jest zajebiście. Ciekawe tylko, czy będzie stąd jakieś wyjście. Bo jak będę musiał to znowu podbiec, to się zajadę. No tu już jest tak leśnie. No dobra, ryzykujemy? Ryzykujemy. Prawie jak Zalew Zembożycki. I podbieg. Nie wygląda to za ciekawie, ale jest jakieś przejście. Jaka woda, damn. A tam góry, fuck yeah. Pewnie kamera i tak tego nie odda. Ale to jest po prostu, uwierzcie mi. Wow. Mam nadzieję, że to jest to wyjście. Jest tu przejście. Powinno wtedy wyjść koło piątki. Idę odpoczywać. Regeneracja w bąbelkach. Strasznie daleko do tych ścieżek, do tej drogi. Ale chyba jest git. Bo to jest ten odpływ. Więc mamy mostek. Tak jest. Taki widoczek. Taki widoczek. I spadamy do hotelu. Przetrwałem. 7 kilometrów wyszło. Trochę pobłądziłem. Tętno w ogóle z kosmosu, ale się przestraszyłem trochę, że może być ciemno. Ja nie miałem ani telefonu, ani nic, więc lepiej było zapierdzielać do domu, ale wznos 101 metrów na 7 kilometrach całkiem nieźle. Zaczynamy dzień drugi. Trzeba się poubierać. Widoczność dużo gorsza. 7 rano. Rozgrzeweczka. Ciśniemy. Przerwa po 32 km. Akcja odzyskiwania rękawiczki. Średnio bezpieczny temat, dlatego nagrywam. Myślałem, że będzie gorzej ze śniegiem. Jest! Tam leży, tylko jak tu zejść po to, żeby się z tego nie zjebać. Mam to. Tu był wyciąg, tutaj to spadło. Teraz muszę się tylko stąd wydostać. To jest finalny zjazd, na który wyciągnąłem chłopaków. Ja zdążyłem już wypić pół piwka, a ekipa jeszcze zjeżdża. 7-kilometrowa trasa. 71 km na godzinę najwyższa prędkość zanotowana. 50 km w dół. Nogi mi odpadają, a jeszcze dzisiaj wieczorem zrobię sobie bieganko, pewnie na dronie. Także o, jedzie Dawid. Niedługo zacznie się przeklinanie. Dlaczego nam to zrobiłeś? Dawno mi chodzenie nie sprawiało bólu, wiesz? Jezu. Noga mnie parzy. To nawet ciężko nazwać bólem. Ale jest efekt, nie? Że kiedy to się skończy, za każdą górką jest następna. Za każdą górką jest... Nie, ale ja się jakoś tak nie napalałem, bo widziałem, jak gondola schodzi. Po prostu już wiedziałem, o Boże, jeszcze. No i klasyka. Dzisiaj to wygląda tak. Trzymam te drzwi. Bo jak je zamknę, to będę musiał lecieć dookoła hotelu. Kolega bierze drona i dzisiaj może nagramy jakieś ciekawe ujęcia z nad jeziorka, także stay tuned. Słuchajcie, co tu się odjebało. Ładny pogłos, łazienki.
Robiliśmy nagrywki drona nad jeziorem. Myślę, że ujęcia będą super. Chłopaki się uczyli pilotować manualnie, a ja biegałem, no, żeby nie wyglądało, że to głupio biegać z tempem, nie wiem, 5 coś na kilometr, to biegałem wzdłuż jednej ścieżki cały czas po 4,0, 4,10 na kilometr i zrobiliśmy tyle tych ujęć, że w sumie wyszło mi całościowo 5,5 kilometra po 4,10. Oczywiście tam z moimi przerwami, ale no nie planowałem czegoś takiego po 50 km snowboardu. Mam nadzieję, że się opłaci. Teraz kąpiel, kolacja i znowu spanie. Niezły ten obóz. Dzień trzeci. Dzisiaj już chillujemy batona. Czyli myślę, że zrobię jakieś 20-30 km na snowboardzie. Bez biegania, potem bąbelki. Fajnie, że się wyspałem przez te 3 dni, bo to jednak jest inne spanie niż w domu, gdzie nie musisz się martwić o młodego, który może wstać w nocy. No i przede wszystkim wcześniej się kładłem spać. Nie piłem po nocy, więc nie poniósł mnie melanż, co było bardzo ważne na tym wyjeździe. Jeszcze tylko ta podróż zasrana, no i potem od jutra trzeba będzie delikatnie dochodzić do siebie, w czwartek zrobić jakieś bieganie i zobaczyć, gdzie jesteśmy. Mam nadzieję, że forma nie uciekła, a tylko wzrosła po tym zakatowaniu nóg. Powiem wam szczerze, że co chwila są właśnie takie widoczki, jak podjeżdżamy gdziekolwiek i mamy ładowarki do testu. To by było na tyle, jeśli chodzi o nieszarżowanie trzeciego dnia. 82 na godzinę. Pojeżdżone. No i chill, jestem sam w gondolce. Chciałem wam pokazać trasę 7-kilometrową, ale tam jest taki fragment, gdzie trzeba się strasznie szybko rozpędzić, żeby przejechać, bo inaczej no nie wiedzie się. No i ja się rozpędziłem, mam to na kamerce nagrane, więc może zaraz to gdzieś wrzucę. Jak wyjebało mnie w górę. Brąbnąłem zdrowo. Kończymy ten wyjazd. Półmaraton jest niestety zagrożony. Gdzieś przy hamowaniu na lajcie, bez żadnych mega wywrotek czy czegoś, po prostu kostka zaczęła ukuła, no i teraz trochę napuchła. Mogę w tym chodzić, mogę nawet w tym biegać, bo próbowałem, potem jeszcze jeździłem na stoku, może trochę przeciążyłem, no ale jeżeli w ciągu teraz 2 dni ta opuchlizna nie zejdzie, nie będę mógł normalnie jej używać, w czwartek będę robił testowy bieg i zobaczymy, czy wystartuję w tym półmaratonie. Po prostu masakra, wszystko wykupione. Ach. No niestety, nie może być zawsze tak pięknie, zawsze jak jest zajebiście, to musi się coś popsuć. Ale forma nie uleci, jeżeli nie wystartuję w tym półmaratonie, to wystartuję za 2 tygodnie, a teraz pójdę do fizjo. Okaże się. Ile tu jest stopni? Ze 2? A tam jest ten moment. No i już na swoich śmieciach, kiedy inni robią ostatnie treningi, ostatnie jakieś tam mocne akcenciki, ja miałem dzisiaj, w sumie jutro miałem ostatni akcencik zrobić, no to ja, chyba widzicie tą bólkę na lewej kostce. Nie ma z nią jakiejś wielkiej tragedii, przynajmniej tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że jutro się wkręcę do fizjo i powie mi dokładnie. Mam maść Diki, śmieszna nazwa, którą trzeba psikać 3 razy dziennie, do tego sól bochemska, do tego zimne okłady z lodu i do tego ciepło-zimne prysznice. I to wszystko stosuję, plus elewacja nogi. Mam jeszcze w sumie 5 dni, więc no mam nadzieję, że to wszystko się jakoś wykuruje. Nie będzie takiego klasycznego taperingu, nie będzie już takich jednostek, gdzie będę mógł się wyluzować, będę mógł sobie coś przetrenować. Może jeszcze odjeść jakieś 3 km się przetruchtem, żeby sprawdzić, jak ta noga chodzi. No i wtedy podejmę decyzję, czy w sobotę ruszać. Nie chcę się załatwić na resztę sezonu, mam jeszcze Wings for Life, mam maraton, mam mnóstwo rzeczy w wakacje, mam 5, 10 do pobicia, no to ja wiem, że cała ta seria, cały ten film to jest droga do półmaratonu warszawskiego, ale to może być droga do każdego innego półmaratonu. W połowie kwietnia jest półmaraton poznański. Jeśli to nie wyjdzie, trudno, stracę kilka stówek za hotel. Życie.
życie biegacza, który chce się pobawić w snowboard, w snowboardzistę. Ale tak jak mówię, nie żałuję, bo fan, widoki, tego mi nikt nie zabierze.